Celestyna Grzybyta, dobry wieczór. Ostatnie godziny zimy upływają nam z bardzo przyjemną, ciepłą pogodą, ale przed nami zmiany, bo od zachodu do Polski wkracza chłodny front związany z układem niżowym z nad Skandynawii. No i w kolejnych godzinach on będzie wędrował na wschód kraju, przynosząc sporo chmur oraz opady deszczu, a za tym frontem zacznie też napływać do nas chłodniejsze polarno-morskie powietrze, przy czym to poczujemy dopiero we wtorek, bo nadchodząca noc zapowiada się ciepło, bez mrozu. Niewielki przygruntowy przymrozek do minus 1 stopnia możliwy jest tylko na krańcach wschodnich, a na zachodzie termometry pokażą nawet 8 stopni, przy czym tam już będzie się chmurzyć i w wielu miejscach spadnie przelotny deszcz. Jutro z zachodu na wschód będzie wędrowała strefa z opadami deszczu. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Niewykluczone, że miejscami też zagrzmi. Do wieczora front nie dotrze tylko nad krańce wschodnie Polski. Tutaj będzie jeszcze sporo słońca. A na termometrach od 11 do nawet 14, lokalnie być może 15 stopni. Na wschodzie, a także w czasie ewentualnych burz, wiatr może być jutro nieco silniejszy. Ciśnienie spada. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny będzie nieco chłodniejszy. Na wschodzie, a po południu także na północnym zachodzie popada deszcz. W środę cieplej, ale na północy deszczowo. A druga połowa tygodnia też dość ciepła, ale nadal będzie mokro, a do tego nasili się wiatr. Dziś to wszystko. Miłego wieczoru. Do widzenia.